Nie można, to nie działa, to nie działa. Żadną formą represji, żadną formą strachu. Czego nie ma w miłości? Amen. Kim jest Bóg? Miłością. Czy jest w miłości Twoja? Nie ma. W Bogu nie ma lęku. Bóg nie daje rzeczy, które dają lęk. Bóg nie daje rzeczy, które dają strach. Bóg nie daje tych rzeczy. Bóg nigdy nie robi niczego, czego nie robi ojciec. Ktoś mówi, no tak, ojciec, ale ojciec kara dzieci. Ja mówię, no kara. Strasznie ludzie chcą być ukarani. Ja bardzo już mówiłem do ludzi, nie przewijali się przez ten nurt, tak jak ja mówię, tak strasznie macie takie parcie, żeby was jednak ktoś karał. Mówię, dobrze, chcecie o tym porozmawiać, proszę bardzo. Kim jest Bóg? Bóg jest duchem. Amen. Wiesz, jak cię karci? Bóg nigdy nie karci człowieka w ciele. Bóg nigdy nie karci człowieka w duszy, czyli w duchu. Bóg karci w duchu. Przykłady biblijne. Nie zasmucajcie Bożego Ducha. Czy wiecie o tym, że zasmucenie Bożego Ducha jest karceniem ciebie? W wyniku tego, że ty zasmucasz Bożego Ducha, jesteś karcony w duchu w ten sposób, że Duch Święty nie mówi do ciebie. Że nie czujesz obecności Boga. Czy jest coś straszniejszego dla chrześcijanina, niż nie czuć obecności Boga? Nie ma. Przecież. Nie ma. Kiedy On nie mówi do nas. Wiecie co? Kiedyś mój syn nadrabiał i wziąłem pasek i poszedłem do niego do pokoju i mówię do niego tak. Zrobiłeś to już któryś raz z kolei. Zrobiłeś to świadomie. A coś ci powiem. Wiem, że tu nic nie daje, dostaniesz. Mógłbym to zrobić. Ale wiem, że to nie. Bo zostawiasz tym paskiem na tyłek raz i drugi już za. I widzę, że to nie działa. I on siedział i był w dużym buncie. I ja wziąłem ten pasek i mówię, posłuchaj, to co zrobiłeś jest złe. Ale jestem twoim ojcem i bardzo cię kocham. I chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz. Chcę, żebyś wiedział, że ja poniosę konsekwencje tego, co zrobiłeś. I tak sobie przeżnąłem tym paskiem przez plecy, że aż się rozpłakałem z góry. W moim synu coś pewnie, już nigdy nie zrobił tych rzeczy. Mój syn już nigdy nie zrobił tej rzeczy. Wiecie, co zobaczył w moich oczach? Łzy, które były wynikiem jego buntu. On wiedział, że to on na to zasłużył. On wiedział, że to on powinien ponieść konsekwencje, a poniosłem konsekwencje ja na jego oczy. Zasmuciłem go. To był smutek. Ten smutek doprowadził go do czego? Do opamiętania. Bo co doprowadza do opamiętania? Boża dobroć. Jedyną definicją tego, co doprowadza do opamiętania, jest Boża dobroć. W liście do Rzymian napisano. Jesteśmy biblijni. Nie Boże karcenie doprowadza do opamiętania. Nigdy żadne karcenie nie doprowadzi do opamiętania człowieka. Nigdy. To nie biblijne. I Bóg taki nie jest. Bóg taki nie jest. Boża dobroć doprowadza do opamiętania. Boża dobroć. Kiedy ja idę przed Ojca, wiem, że zrobiłem coś złego, a On mówi do mnie, kocham Cię. To mnie rozwala na kawałki. To Ciebie rozwala na kawałki. To Ciebie rozwala. Zobacz, to Cię rozwala na kawałki. Nie strach przed konsekwencjami. Strach przed konsekwencjami nie ma nic wspólnego z Bogiem Ojcem. Religia wbiła nam tą głupotę do głowy, żeby bać się Boga. Mówią, bo ja się napisane. Ja mówię, tak, to jest. To nie ma nic wspólnego z lękiem. Nic wspólnego to nie ma z lękiem. Bojaźń Boża. Bojaźń Boża to jest najwyższego gatunku szacunek połączony z drżeniem ducha. Ty drżysz w duchu przed Ojcem. Nie dlatego, że się go boisz, że coś stracisz, czy że on cię ukarze. Tylko ty się boisz, żeby jedna jego łza nie została uroniona z twojego powodu. Nie, że stracisz. Ty nic nie stracisz.
stracisz. Nic. Nie stracisz nieba. Aleluja. Nie stracisz. Od z jego strony nic nie stracisz. Jeszcze raz wbijmy to sobie głęboko z naszego ducha. Z Bożej strony nic nie stracisz. To, że coś my tracimy, to nie dlatego, że Bóg nam to odbiera. Ojciec nigdy nie odbiera. To, że coś tracimy, to jest to, że my schodzimy z tej prostej linii Bożej. Jest na przykład prosta linia Boża. I tutaj, na tej, w tej przestrzeni jest błogosławieństwo. Ale tu jest przekleństwo i tu jest przekleństwo. Jeżeli ty tutaj wleziesz, no nie, to nie dlatego, że Bóg przestał ci błogosławić, tylko dlatego, że wyszedłeś z Bożego błogosławieństwa. Rozumiesz? Jak wlazłeś do piekła, to chodzisz w zasadach piekła. Chrześcijanie myślą, że można wejść do piekła i powiedzieć halleluja. Ja mówię, nie, ludzie. To czemu Bóg mnie nie wyciągnął? Mówię, bo Bóg nie wyciąga z takich miejsc. Jak żeś tam wlazł, to wyjdź stamtąd. Wiecie co? Pokuta to jest odwrócenie się od grzechu. Wiecie, że pokuta to nawet nie polega na tym, że musisz powiedzieć przepraszam cię Boże, ty po prostu przestać to robić, albo przestać tak myśleć. To jest pokuta. Pokuta. Ktoś mówi, pali papierosy, mówi, czego was mi Pan uwolni? Ja mówię, umrzesz teraz. Niech ci diabeł pomysłowi. Koniec. Jak to Pan cię... Ale jak to Pan cię uwolni? To co ty robisz? To ty stoisz sobie, palisz sobie i mówisz tak, czego aż Pan mnie uwolni? Jak cię Pan uwolni? My widzieliśmy mnóstwo ludzi, od których odchodziła nikotyna w wyniku namaszczenia Bożego. Rozumiesz? Nie palili 2 tygodnie miesiąc, bo ty zaczynali palić. Dlaczego zacząłem palić? Przecież Pan mi zabrał. Ja, Pan nigdy nie zabiera palenia, bo Pan nie pali. Punkt pierwszy. Pan nie zabiera alkoholu, bo Pan nie pije. Pan nie zabiera narkotyków. Rozumiecie? To są religijne choroby, które weszły w nas. Polega to na tym, że jeżeli ja wiem, że coś jest grzechem, coś jest problemem, ja sobie z tym nie radzę, jestem totalnie lewy w tym temacie, tak jak byłem narkomanem. Jak byłem narkomanem i byłem uzależniony od narkotyków, 3-krotnie umierałem od kokainy, stawało mi serce. Po prostu naojąłem się ludzie. Kiedy ja kiedy przyszedłem do Boga z tym, tak, to ja powiedziałem tak, ja sobie z tym nie radzę, ale tego nienawidzę. Nienawidzę tego! Bo bojaźń Boża to jest nienawiść wobec zła. Ja objawiłem bojaźń Bożą. Tak mówi słowo. Bać się Boga znaczy nienawidzieć zła. Ja znienawidziłem zło, ale stanąłem w swojej bezradności. Tak? I powiedział, nienawidzę tego! A on powiedział, jak jest! Jest napisane, gdzie dwóch się zgodzi. Gdzie dwóch się zgodzi, tam rzecz istnieje. Gdzie dwóch się zgodzi, zgodziłem się z Bogiem. Zgodził się ze mną. I przestałem ćpać. Tak się przestaje. To są charyzmatyczne bzdety. Mówiąc o tym, połóż na mnie rękę, przestanę palić. Ja mówię, przestaniesz, nie ma problemu, będziesz musiał sam to utrzymać. Sam to będziesz musiał utrzymać. Dlaczego jest tyle frustracji w Kościele? Bo grzechy wracają do ludzi, a ludzie czują się zaleknieni. To do nich wraca. Bracie, pomóc się, bo siedzę w pornografii. Halleluja! Jesteś wolny. Człowiek chodzi w wolności, dzień drugi, trzeci, namaszczenie odejdzie, wiecie jak odchodzi, namaszczenie jak mgła. Namaszczenie jest organiczne, no przychodzi i odchodzi. Przychodzi i odchodzi. No mówię, ale Pan mnie się dotknął. Ja mówię, okej, no jutro jest poniedziałek. Rozumiesz? Jutro będziesz musiał chodzić przez wiarę, niech namaszczenie w niedzielę. Namaszczenie niedzieli, będzie się kończyć. Zaczyna się wiara poniedziałek. To nie tak działa. I dalej, patrz, po paru dniach on siedzi w pornografii i on już się wstydzi. Ten człowiek już się boi. I on potem mówi, zawiodłem Boga. O, zawiodłem Cię, Panie. O, zmienił się nade mną i dalej siedzi w pornografii. O, to już nie działa, bo nie Pan mnie zostawił. Nigdy Cię nie zostawię i nie opuszczę! Nigdy! Tak jest napisane. Nigdy! I nikt Cię nie wyrwie z mojej ręki! Co mówi ojciec? Nic nie wyrwie Cię z mojej ręki! Religia mówi, no tak, chyba, że sam odejść na mnie. Zamknij się, religia! Kłamiesz, religia! Kłamiesz, duch religijny! Jest napisane, nic Cię nie wyrwie z mojej ręki! I nic Cię nie odłączy od miłości mojej! Nic, nikt! Jest dalej napisane, a grzech nad Wami panować nie będzie! Tam nie jest napisane, że będziesz walczył z grzechem.
Ja nie walczę z grzechem, bo chyba ja nie wiem, jak już włosy urosły, jak ja walczę z grzechem. Nie, ja nie walczę z grzechem. Chrześcijanie nie walczą z grzechem. Walka z grzechem jest niebiblijna. To jest niebiblijne wszystko. Serce Ojca. Musisz zobaczyć serce Ojca. On jest zawsze po twojej stronie. Zawsze. On cię nigdy nie zostawi. On cię nigdy nie opuści. Jemu zawsze zależy na tobie. Zawsze. Zawsze. On nie ma zasad i reguł wypisanych. Ja nie mam w domu, jako ojciec, zasad i reguł dla moich dzieci. Rozumiesz? Słuchajcie, coś wam powiem. Kilka lat temu idę sobie rano, żeby do domu pochodzić. I mój syn też przyszedł rano, miał spotkanie z jakimś koleżką. Idę sobie jedną stronę ulicą, idzie drugą. Z tym koleżką. Zobaczyłem mojego syna, przychodzę do żony ulicy. Podchodzę do niego. Cześć. Cześć, ojciec. Tamten mało mi się w pas nie upłynął, ten kolega. Dobry. Mówi do mnie mój syn tak, masz parę złotych? Ja mówię, co tam? Mówię, to dałeś mi parę złotych, mówi, bo tam mi brakuje. Mówię, a może byś powiedział, poproszę, mówię do niego. Dobra, ojciec, daj spokój, potrzebuję, masz piątkę, czy nie masz, jak nie, to... A ten jeszcze kolega mówi tak, jak ja potrzebuję, tak stoi ten kolega, słuchajcie, po prostu... Jak ja chcę czegoś od mojego taty, mówi, potrzebuję pieniędzy, ja nawet kieszonkowego nie dostaję, a ten stoi się, patrzy, mówi, to ja z tatą na początku pracuję, to tam ma się na budowlę, gdzie mi pracować, i mówi, tak zarabiam. Patrzę na mojego syna, w ogóle go nie rusza, mówi do mojego koleczka. Mówi, dobra, masz? Mówi, mam. Wyjąłem te 5 złotych, mówi, masz. I idę do domu z sąsiadką i tak sobie myślę, nie, wiesz, i tu się mówi. Co widziałem? Ja mówię, panie, widziałem mojego nieposłusznego syna. Mówię, przepraszam cię za jego grzechy, w ogóle mówię. Zmił się na mnie, mówię, wiesz. I idę w ogóle, wiesz. Ten sam mówi, co widziałeś? A ja powtarzam, to wiesz. I w pewnym momencie sobie uświadamiam, zaczyna do mnie mówić Bóg, że chce coś zmienić we mnie. Ja mówię, panie, posłuchaj, nie wiem, co widziałem. Przed chwilą, pamiętaj, pokuta polega na tym, że ty absolutnie zmieniasz prąd, kiedy mówi do ciebie Bóg. Do tej pory mogłeś wiedzieć wszystko, 20 lat będziesz wychowywany w jakimś trendzie. 20 lat będzie ci wbijać w głowę jakieś religijne rzeczy. Jeżeli mówi do ciebie Bóg o czymś, to musisz powiedzieć, nic nie wiem, nic, 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 jestem pustym naczyniem, nic nie wiem. Ja powiedziałem, nie wiem. Potem widziałeś syna i najemnika. Zacznij być jak syn. Przestań być jak najemnik. Mało mi torba z ręki nie wypadła. Zaczął Duch Święty mówić, dlaczego błagasz mnie o rzeczy, które się tobie należą. Jesteś synem, a ja jestem ojcem. Nie jesteś najemnikiem. Nie jesteś najemnikiem. Jesteś synem. Jesteś synem, a ja jestem ojcem. Stworzyłem dla ciebie to wszystko. Dałem ci to wszystko. Czemu mnie błagasz o rzeczy, które ci dałem? Czemu masz mentalność najemnika? Wiecie, co jest z najemnikami? Najemnicy się wycofują. Najemnik się wycofuje. Najemnik się wycofuje. Syn się nie wycofuje, ponieważ zna ojca. Syn może upaść. Syn może dojść do miejsca, gdzie ze świniami jest korytarz. Ale syn wie, że ma ojca. Kiedy podnosi wzrok do ojca, rozumiesz? To wie, że ma powrót. Wie, że może wrócić z miejsca, które się nazywało chlebem. I wie, że tam nie będzie czekał na niego srogi Jahwe. Z 10 przykazaniami. Tylko tam będzie czekał na niego tata ze złotym pierścieniem. Złoty pierścień. Będzie czekał z nowymi butami. Ze złotym pierścieniem, z nową szatą. Za co? Za darmo! Wbrew zasadom, wbrew regułom! Starszy syn religii będzie mówił do ciebie, dlaczego tak robisz? Czemu opuściłeś ojca? Będzie też mówił do ojca, czemu mu to robisz? Czemu go nie skarcisz? Czemu mi tego nie dasz? Wiecie, kim jest ten starszy syn? To diabeł. To diabeł. Oskarżyciel brat.
grać. Oskarża nas przed Bogiem, oskarża Boga przed nami. Ale tu jest Ojciec. Ja zobaczyłem wtedy, że jest wielka różnica między byciem synem, a byciem najemnikiem. Ale żeby mieć zrozumienie bycia synem, musimy zrozumieć, że Bóg jest dla nas Ojcem. Kochani, Bóg jest dla nas tylko Ojcem. To jest tylko nasz tata. Tylko. To jest tylko Twój Ojciec. Tylko. To nie jest dla Ciebie prawodawca. To nie jest dla Ciebie sędzia. Rozumiesz? Nie dla Ciebie. On w ogóle taki jest. On jest prawodawcą, on jest sędzią. Rozumiesz, o co chodzi? Ale nie dla Ciebie! Ja dla moich dzieci nie jestem pastorem. Nie jestem apostołem dla nich. Ja dla nich nie jestem jakimś tam człowiekiem, który coś tam robi. Ja dla nich jestem tatą. Wiecie, moja córka widzi znaki i cuda. Jest z nami na wszystkich usługach właściwie. Na większości usług. Nawet ją do szkoły nie pozwaliśmy. Sami ją wychowujemy w domu, uczymy ją w konsulingu, bo nie mamy na to czasu. Ponieważ szybko położyliśmy dla królestwa. I wiecie, ona widzi różne rzeczy. Widzi szacunek, który ma u innych ludzi. Widzi te rzeczy. Ale ja w życiu nie słyszałem, co panowie pastorze powiedziała. Wiecie, jak panowie mówi? Larutek. No i koniec. I pan o tobie będzie po wszystkim. No, chyba rozumiesz. No, larutek. A co to znaczy? Nie wiem. To tylko ona wie, co to jest larutek. To jest jakiś język jej, coś jej osobistego, co wytworzone zostało w wyniku serca Ojca. Jakaś głęboka, intymna relacja. Córka, moja córka zna Jezusa, oddała życie Jezusowi, ma 7 lat. Należy do Jezusa. Natomiast ona ma ze mną relację, jak Jezus miał ze swoim tatą w niebie. To jest inna relacja niż z Panem. Gdyby Twoje dziecko padło na Tobą, przed Tobą na kolana i błagała się o Bóg. Co byś zrobił? Proszę bardzo. Kochana mamo, błagam Cię. Błagam Cię, bo kanapeczkę z szyneczką. Błagam Cię, mamo, kochana. Błagam Cię, tak mi daj jeść, kochana. Wiecie, co to jest? To jest żałosny obraz chrześcijan, którzy nie rozumieją serca Ojca. Moje dzieci podchodzą do lodówki i wyjmują sobie samo jedzenie. Dlaczego? Bo to jest ich lodówka. Upodobało się Ojcu dać Wam królestwo. Komu? Wam. Komu dał królestwo? Wam. Na co? Na własność. Niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Co zrobił z ziemią? Dał ją synom ludzkim. Dał ją. Dlatego też nie ingeruje w różne rzeczy. Ludzie mówią, tyle zła jest. Czemu Bóg tego nie zrobi, czemu Bóg tego nie zmienia, czemu Ty tego nie zmienisz? Czy On nie zmienia tych rzeczy? Czemu miałby zmieniać? Tobie dał ziemię. To nie jest Gandalf z Władcy Pierścieni, który stoi z pałą i rządzi światem. To nie ten Bóg. To jest fałsz nam podany przez religię. On dał siebie synom ludzkim. On powiedział, władajcie tą ziemią, zarządzajcie tą ziemią. Jest napisane w Nowym Testamencie, że On połączy niebo z ziemią. Rozumiesz? Połączy sferę niebiańską ze sferą ziemską. Każdy człowiek, który narodził się na nowo z Bożego Ducha, jest synem Ojca. Po prostu. Następuje głęboka, intymna, osobista relacja między synem a tatusiem. Między córką a tatusiem. Tatusiem, który dał Ci ziemię. Który dał Ci złotą kartę, rozumiesz? Który dał Ci to. Dał. Jego się o to nie błaga, bo On to dał. Dobry Ojciec daje i nie wypomina. U dobrego Ojca się na nic nie zasługuje. Kiedy wziąłem swojego syna, będzie mu pamiętać jednej rzeczy. Czy będziesz przynosił szóstki czy jedynki, zawsze tak samo będę Cię kochał. Nigdy nie zmieni się moja miłość do Ciebie. Czy będziesz dobry, czy będziesz zły, zawsze będę Cię kochał. Wiecie, on był zły w różnych etapach swojego życia. Ale to, że go kochałem, to, że go nie odrzuciłem, spowodowało, że dzisiaj to jest inny człowiek. Inny człowiek. Inny człowiek.
Dlaczego? Bo pokazałem mu Ojca. Nie było to łatwe. Ponieważ go zawiedziono moim życiem. Ponieważ wiem, czy to mnie dowiedzi. Ponieważ poraniłem go bardzo. Ale kiedy poznałem ja Boga jako Ojca, zacząłem go poznawać coraz bardziej. Zacząłem się uczyć, jak mam prezentować Ojca. Ten świat potrzebuje ojców. Jeżeli chcesz skutecznie służyć w królestwie, musisz być ojcem. A żeby być ojcem na tej ziemi, tak? Musisz znać serce Ojca, które jest w niebie. Musisz znać tam usiad w niebie. Musisz wiedzieć, że Bóg jest dla ciebie tylko ojcem. Tylko ojcem. Że jak do niego idziesz, to idziesz zawsze do ojca. Czy upadniesz, czy masz sukces, idziesz do ojca. Rozumiesz? Idziesz przed tatę twojego. Z sukcesem, czy z porażką? Z rzeczami ważnymi, czy nie ważnymi? Idziesz do taty. Nie ma znaczenia, jakie są zasady, bo nie ma zasad. Nie ma zasad. Tak, między mną a moją córką jest zależność. Ona jest córką, ja jestem ojcem. Tak? To jest jakby jasne rzeczy. Ja jestem silny. Ona jest o wiele słabsza. Ja jestem o wiele mądrzejszy od niej. To ja dysponuję pieniędzmi, z których ona korzysta. Wiecie? Po prostu. Jakby jest ta cała sfera mojej boskości w stosunku do jej ludzkości. Rozumiesz? To jest człowieczeństwa. Jest ta cała sfera. Ale relacja jest tak ładnie na lutek. I to jest rozłożenie na kawałki wszystkiego. Ja mam wszystko. Mam siłę, mam pieniądze, mam mądrość, mam umiejętności. Rozumiesz, o co chodzi? A ona wie tylko jedno, że jestem lalutek. Ona wie, że jestem lalutek. I tą rurą o nazwie lalutek płynie ta cała boskość z mojego życia do jej człowieczeństwa. Tak jest z Bogiem. Kiedy znasz go jako tatę, to przez tą rurę świadomości, że to jest tata, płynie do ciebie wszystko, co jest w niego. Wszystko. Wszystko płynie. Wszystko płynie. Płynie moc, płynie władza, płynie siła, płynie determinacja, mądrość, rozum, zaopatrzenie. Płynie po prostu. Nie błagasz o to. Nie szukasz tego gdzieś. Po prostu to bierzesz. Bierzesz to. Rozumiesz? Jeżeli znasz serce Ojca, bo jak nie znasz serca Ojca, tylko znasz Pana, znasz Boga, znasz wielkiego Jahwę, znasz prawodawcę, znasz Wszechmogącego, Wiekuistego i wiele, wiele innych nazw. To masz problem. Bo zawsze stajesz i czujesz się gorszy. Bo zawsze stajesz i czujesz się mniejszy, mimo że narodziłeś się na nowo Bożego Ducha. Zawsze diabeł będzie ci pokazywał twoje niedoskonałości. Zawsze będzie ci pokazywał twoje słabości. Zawsze ci będzie pokazywał twoje grzechy. Zawsze. Zawsze będzie mówił do ciebie, że taki jesteś tutaj malutki. Jakie ja słyszę rzeczy, słuchajcie, jak ludzie głoszą, że takie bzdury głoszą. Ja słyszę, ludzie głoszą takie rzeczy, no tak, my się nie różnimy tak bardzo tego świata, po prostu jesteśmy grzesznikami zbawionymi z łaski. Ja mówię, chyba ty jesteś grzesznikiem zbawionym z łaski, bo nie ja. Czytałeś kiedyś taki jakiś list, na przykład list do grzeszników zbawionych z łaski. Nie, nie ma takiego listu. List do Koryntian zbawionych z łaski. Nie! Korynt to był tak cielesny kościół, że szok. Takie głupoty walili, że Paweł wobec nich musiał jakieś restrykcje zastosować. Bo takie numery walili, że nie jest czas, żeby opowiadać na ten temat, więc Bóg mi tu pokazał, co w ogóle tam się działo. Rozumiesz, w tym Koryncie? Ale on jest na nich święci. Czujesz klimat? No święci do nich pisze. No. Dlaczego on tak do nich pisze? Bo tak Bóg o nich myśli. Bo Bóg widzi tylko przez czerwone okulary krwi Jezusa. Bóg inaczej nie widzi. Rozumiesz? Ty myślisz, że Bóg widzi grzechy twoje. On nie widzi twoich grzechów. Dlaczego? Dlatego, że Jezus załatwił sprawę grzechu na krzyżu Golgoty. Pewien człowiek, który był jednym z pierwszych ludzi, których książki chrześcijańskie czytałem. Nie będę wymieniał jego nazwiska, bo to wspaniały Boży człowiek. Ale on jest wiekowy w takim życiu. I ten człowiek, który doprowadził wielu ludzi do Jezusa, kiedy zaczął się starzeć, zaczął mieć pewnego rodzaju czyste poglądy. I on powiedział taki pogląd. Wygłosił go na łamach telewizji amerykańskiej. Jeśli Bóg nie osądzi Stanów Zjednoczonych,
Za homoseksualizm to będzie musiał przeprosić Sodomę i Gomorę. Ten człowiek tak jeszcze powiedział. Drugi taki człowiek, który jest mądrym też człowiekiem, prowadzi taki przebudzony kościół w Stanach, również występował w telewizji, nie mogło po nim i jakby sprostował to dzięki Bogu, ale jeszcze bym powiedział tak, gdyby Bóg miał osądzić Stany Zjednoczone za homoseksualizm, to by Jezusa przeprosił. Gdyby Bóg miał Cię osądzić za grzechy, których dopuszczasz się w ciele i w duszy, będzie coś bardzo niereligijnego teraz, musiałby przeprosić Jezusa. Twoje grzechy zostały przebaczone. Przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Amen. Bóg Cię nie będzie karał za Twoje grzechy, bo ukarał Jezus. Jeżeli będziesz się dopuszczał grzechów, ten grzech Cię będzie niszczył. On Cię zniszczy. Grzech Cię zniszczy. Bo grzech jest narzędziem w ręku szatana. Ale to, że Cię zniszczy grzech, ja widzę mnóstwo chrześcijan zniszczony przez grzech, w ogóle nie oznacza, że Bóg się od Ciebie odwraca. W ogóle nie zmienia postawy Boga do Ciebie. Boża postawa do Ciebie jest stała i niezmienna. Zawsze otwarte ręce. Rozumiesz? Zawsze sygnet w ręku. Zawsze płaszcz w drugim ręku. Zawsze głos na ustach słudzy. Usłuszcie dziecku mojemu. Wiesz dlaczego Ci to mówię? Bo jeżeli będziesz się bał, że Bóg Cię odrzuci, że jakiś grzech oddzieli Cię od Niego, rozumiesz? Nie będziesz skutecznym sługą Boga. Nie rozwiniesz się w wierze i nie pójdziesz do przodu jako delegat królestwa. Nie zrobisz tego, bo bez przerwy będziesz potępiany i osądzany przez szatana. Ustawicznie. Diabeł ustawicznie będzie Ci wkręcał filmy i będzie mówił, nie możesz jeszcze głosić Ewangelii publicznie, no bo zobacz, jak Ci słabo idzie w małżeństwie. Wszystkim słabo idzie w małżeństwie. Zapraszam. Żeby nie wiem, że w tym małżeństwie. Wszystkim słabo idzie z wychowywaniem dzieci. Chrześcijanie. Taka prawda jest. Wszystkim nam idzie słabo. Jesteśmy po prostu w ciele. Rozumiesz? Tak, chcemy być z Bogiem. Amen? Ale potrzebniejsze jest, żebyśmy się tu jeszcze kołowali jakieś 100 lat w tej ziemi. Szczęściu, zdrowiu i mocy Bożej. Amen? Bo mamy tu coś do zrobienia. To nie jest sztuką pójść do Ojca. To nie jest sztuka pójść do Ojca. To żadna sztuka. Sztuką jest tutaj na ziemi prowadzić zwycięskie życie. To jest sztuka. I tego funkcjonuje. Ale nie będziesz mógł tak funkcjonować, jeżeli będziesz miał w sobie mentalność, że nie zadowolisz Boga, że coś Cię oddzieli od Niego. Powiem Ci tak. Jeżeli odnosisz Boże sukcesy, jeżeli chodzisz według Ducha Świętego, amen, Bóg Cię kocha. Jeżeli upadasz, Bóg Cię kocha. W ogóle to się nie zmienia, bo Ojciec się nie zmienia. Jeżeli moje dzieci przynoszą sukces, przynoszą chwałę mojemu życiu, tak? Kocham moje dzieci, aleluja, cieszę się z tego. Kiedy moje dzieci przynoszą mi hańbę, tak? Kocham moje dzieci. Coś wam powiem. Jestem pastorem, prowadzimy wiele kościołów, usługujemy setką ludzi. Prowadzę profita świętego, który ma zachować wielkowy w szkołach. A jakiś rok temu mój kochany synuś umarł go za rządu. Wszystko wiem. Wszystko wiem, dziecko. Jest na spotkaniach wszystkich naszych. Rozumiecie? Jest cały czas z nami. Wychowuje się w atmosferze miłości, w atmosferze mocy, w atmosferze Bożego Słowa. Ale zachciało mu się spróbować. Wiecie dlaczego? Bo ma wolną wolę. Tak jak wszyscy. W ogóle nigdy nam Bóg nie odebrał wolnej woli. Niektórzy chyba marzą o tym. Żeby tak Bóg mi przeszkodził. Ale jak miałby Ci przeszkodzić? To Ci dał wolną wolę. To jest stała i niezmienna. Tak jak stała i niezmienna fizyczna. Rozumiesz? Wolna wola. Nigdy Ci tego nie zablokuje. Nigdy. Ja wiem, to boli niektórych ludzi. Ludzie by chcieli mieć blokadę. Nie będziesz miał blokady nigdy w życiu. Zawsze będziesz wolny jak zamki w maju. Całe swoje życie. Miał wolną wolę. I wiecie, dostaję telefon do szkoły. Jestem w Radzie Rodziców Szkoły. Jestem przewodniczącym Rady Rodziców.
Pani dyrektor do mnie dzwoni i mówi: Panie Radosze, proszę szybko przyjeżdżać z Wiktorem, co się stało. Leży, czekamy na pomoc. On nie wiedział, że nie doszło. Przyjeżdżam, widzę mojego syna, który jest blady, który nie oddycha, który